Jesteśmy w miejscu, gdzie trafiają dobytki z całego życia mieszkańców Trzcinicy w województwie podkarpackim. Trzcinicy, która została dotknięta powodzią w ubiegły weekend. Jak widać, tych mebli, sprzętu AGD, RTV jest już cała masa, a sprzęt ciągle jest dowożony przez Ochotniczą Straż Pożarną, przez żołnierzy WOT-u. Skala zniszczeń jest ogromna. Powstało tu wielkie cmentarzysko ludzkich dobytków i ludzkich wspomnień. Dlatego zachęcam jeszcze raz do włączenia się w zbiórki pieniędzy, które mają pomóc mieszkańcom Trzcinicy na Podkarpaciu. Zobaczcie, tak się to dzieje. Całe to... Nie, to nie. Przysiada, tak. Zobaczcie, co wiesz, pod łokciem, kurwa, woda.